Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015, jak ktoś ostatnio powiedział, Need for Speed Most Wanted 2015, ale to jest po prostu Need for Speed 2015 i już. Mam bardzo mało kasy, mam nowego Mercedesa, którego kupiłem w poprzednim odcinku, trochę zwariowanym odcinku zresztą, ale miałem ochotę się po prostu wyszaleć. Zresztą te bugi mi sprzyjały, które się zdarzyły w poprzednim odcinku, na który was zresztą zapraszam, bo działy się niesamowite rzeczy. Jeszcze nie wiem, co się stanie tym razem. Podejrzewam, bo zawsze jest tak na nagraniach, że na nagraniach zawsze są jakieś jaja, się dzieją przeważnie, no nie zawsze, ale przeważnie się coś dzieje głupiego. No i zobaczymy, jak będzie tym razem. Mam nowego Mercedesa. Jest to jeden z powodów, do którego... przez który chcę naprawdę wracać do tej gry. O, niesamowity samochód. Zresztą większość samochodów jest tutaj niesamowitych i każdy na swój sposób woła mnie do tej gry. Mówi: Lucek, chodź mną pojeździ, odblokuj mnie, zakup mnie, stuninguj mnie, przerób mnie. O, man. Dokładnie, taki jest Mercedes. Co tutaj mamy? Tego jeszcze nie robiłem. Nie wiem, to jest jakiś wyścig. A, sprint, legenda na kołach. Pewnie dostanę za to mało kasy. Moment, mapka, szybko mapka. O, zobaczymy za ile. Za 8000? Uuu, ale trafiłem, no to jedziemy. Przejadę się, czemu by nie? Jestem teraz w online z kimś, z jakimiś graczami, jak zresztą poprzednio. No i zobaczymy, czy ktoś tam mnie złapie do jakiegoś wyścigu. Nie wiem. No dobra, sprint, więc powinno jakoś tutaj pójść. Te cwaniaczki cały czas do mnie dzwonią. Spadaj, Spike. Właśnie, ciekawe, czy ja dam sobie radę z bardzo słabo stunigowanym Mercedesem. Zobaczcie, że ciężko mi ich podgonić, tych zawodników z przodu, boty konkretnie. No, może to nie być takie łatwe wygrać, ale zaraz zobaczymy, co się da zrobić. GTR, proszę bardzo, jest Mercedes. Jest tam z przodu Porsche, widzę gdzieś się Murcielago. Ja czuję, że wkroczyłem już w tą wyższą ligę samochodów, w ligę samochodów egzotycznych, chociaż jechał tutaj tuner, czyli Mazda RX-7. Z przodu jedzie Mustang Boss chyba. Zastosowałem się do polecenia jednego z widzów, a mianowicie takiego, aby samochód zrobić w 80% na drift, żeby tak 80-90% na drift, żeby prowadził się tak w miarę optymalnie, bo jak jest za bardzo na drift to jest też niefajnie. Powiem wam, że tym Mercedesem jedzie mi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie jak na razie, naprawdę nie jest taki raptowny, jak ja sobie zrobiłem tuning w S2000, ale jednocześnie też nie jest taki ospały jak M3 GTR, gdzie miałem założone opony do gripu. No nie wiem, jak mi teraz pójdzie. Jestem drugi, ale to jest... Oj, nie... O, kurde, to zaraz koniec. O nie. Kurczę, ej, oni się tu nie pierdzielą. Będzie trzeba troszeczkę tutaj stunigować mojego Mercedesa, bo troszeczkę brakuje mi tu mocy, chociaż... Zobaczcie, nie popełniłem żadnego większego błędu. Właściwie Porsche wyprzedziło mnie na prostej. Mamy coś u Amy. Wow, aha, muszę kupić auto na Kaisana w garażu. Zobaczymy. No dobra, jest do odebrania, zobaczcie, jest do odebrania za 0 dolarów. Porsche RSR właśnie. Zobaczymy, jak to śmiga. Nie wiem, ile to ma kuniów. Zobaczymy w ogóle, jakie ma opcje. Czy można tu tuningować? Nie jestem pewny, ale zobaczcie, mogę bez problemu sobie wziąć to auto. To jest samochód tak naprawdę skradziony, jak to mówi fabuła. Zobaczcie, nie mogę tutaj nic tuningować, zmieniać, nic absolutnie, nawet naklejek, nic. Więc nawet nie mogę go chyba sprzedać, nie wiem. O kurde, jak to wygląda? RSR-ka. Tutaj niewiele zmian, tak naprawdę. RSR jest też takie szerokie z tyłu, ale widzę tutaj dodatkowo są spoilery, które bardzo mi się podobają. Jest to coś nowego, czego nie widziałem jeszcze w grach wyścigowych. Spoiler bardzo ciekawy. Dodatkowy. RSR-ka jest ogólnie takim autem już bardzo mocno przerobionym, ale to co tutaj widzę, te takie drobne zmiany bardzo mi się podobają.
Tak to lata. Mam wrażenie, że ten samochód jest bardziej na grip, bo coś tak... Tak, bardzo ciężko wejść w nim w drift, jak na samochody w moim garażu, ale... Z drugiej strony ten drift jest taki... bardzo płynny, chociaż wolny. Wydaje mi się, że ten samochód jest zrobiony tak... Można nawet idealnie. Nie wiem. Ale jeździ się tak właśnie inaczej. Inaczej bym powiedział niż tymi wszystkimi samochodami. Okej, tutaj mamy Amy wyścig. Teraz ja będę się ścigał tym samochodem, bo nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego odcinka, ale Amy właśnie ścigała się tym Porsche z... W jakimś chyba wyścigu ja w nim uczestniczyłem. I była bardzo dobra. Musiałem ją pokonać, co się udało zresztą. Ale chyba nie za pierwszym razem, nie pamiętam. Dobra. Czy jestem gotowy poprowadzić taką brykę? Kradzioną w dodatku. Dobra, lecimy. Z tego co widzę, jest tutaj nitro za stunty, za drifty, za jazdę w tunelu, za jazdę pod prąd. Więc muszę troszeczkę tutaj driftować. Myślę, że jakoś dam radę. Tutaj widziałem jakiś skrót był, ale chyba nie do końca korzystny. No bo trzeba było wjechać tu na wiadukt, autostradę czy obwodnicę, nazwijcie to jak chcecie. Tam bym pojechał po prostu gdzieś na dół. Żałuję troszeczkę, że nie ma tych skrótów, natomiast fajne w tym NFS-ie jest to, że nie ma takich bramek, które ograniczają na przykład wyjazd poza zakręt w czasie, gdy jesteśmy na zakręcie. To jest bardzo fajne. O, czy ona jedzie... O, już myślałem, że jedzie GTR-em, ale to jest 180 SX Nissan. Uwaga, teraz będzie ostro. Woo! Dobra, jakoś poszło. Aha, już wiem, gdzie jesteśmy. Tu jest dosyć ciasno. Tak jak Amy lubi. O! No, pokaż, na co cię stać, biczys. Taka jesteś dobra w garażu. Tak dobrze tunigujesz auta? Pokaż, co potrafisz na szosie. Dobra. Ona taka jest, taka twarda babka, że co to nie ona i w ogóle. Tak. Ale zaraz ja ją tu pokonam. Dosyć fajnie się jeździ tym Porsche, inaczej się driftuje niż moimi samochodami, inaczej się też trochę jeździ. Zobaczcie, jak wygląda ten pojedynek. Muszę się trzymać w tunelu. Ale mnie chciała tutaj zmylić troszeczkę. Nie wiem ile checkpointów do końca, ale czuję, że to zaraz będzie końcówka, więc muszę się wysunąć na prowadzenie. Ja nie wiem, czy ten tunel aerodynamiczny tutaj działa. Chociażby taki jak w Dekru. W Dekru, jak jedziemy w tunelu aerodynamicznym, to... No dosłownie, to działa lepiej jak nitro. Zasysa nas do innego gracza strasznie. Mamy... What the fuck? Babka! Zobaczcie, jaki ramer! Ona się urwała z Warda, serio wam mówię. To dlatego Warda zamknęli, bo ona z tamtego miasta wyjechała z Rockport. Damn! Udało się wygrać, ale to było dziwne. Amy się rozwaliła. Zresztą dziwne, ale też fajne. No bo fajnie, że się rozwaliła. Fajnie, że oni nie jeżdżą tak strasznie... Tak strasznie sztucznie. Chociaż to troszeczkę sztucznie jeżdżą te boty. Ale jednak gdzieś tam się rozwalają, co jest fajne. A właśnie, testowałem sobie... Testowałem sobie wyścig, nie wiem, który to był, chyba gdzieś tutaj. Gdzie nie mogłem dać sobie rady w moim Mercedesie. Gdzie jest... tu jest garaż. Tu jest garaż i tu gdzieś jest ten wyścig. O, tutaj, to był ten, legenda na kołach. Już nie kojarzę, czy to był ten. Tutaj jakiś gracz sobie jedzie, proszę bardzo. Legenda na kołach za 8000 baksów. Zobaczymy, czy uda mi się to pokonać teraz, jadąc w Porsche RSR. Miałem problemy, ale właśnie nie wiem, czy to jest ten wyścig, tak już nie pamiętam z początku tego odcinka. Zobacz. O, fajnie, fajnie! Policja, no co? Ja tu sobie tylko stoję na środku drogi, nikomu nie przeszkadzając. Jest noc, nie ma ruchu, więc what the fuck. Ej, to jest chyba to.
To jest chyba to. Wiem, że to było gdzieś nieopodal garażu. Dobra. No i próbujemy, próbujemy. Szkoda, że startuje się tutaj bez nitra. Przy okazji mogę przetestować teraz, czy rzeczywiście działa ten tunel aerodynamiczny, chociaż zobaczcie, że to Porsche jest znacznie szybsze od mojego Mercedesa i też zwróćcie uwagę na fakt, że pojawiły się inne samochody w tym wyścigu. Jeśli wziąłem sobie ja inny samochód, czyli Porsche, w stosunku do samochodu, który miałem poprzednio, czyli Mercedes, pojawiły się takie mniej egzotyczne, chociaż wciąż egzotyczne samochody. O! Mam, a no dobra, jest jednak Ferrari. Wydaje mi się, że za każdym razem na wyścigach pojawiają się inne samochody, co jest fajne, no. Pamiętam, że w Undergroundzie dwójce mieliśmy taki motyw, czy w jedynce nawet? W jedynce, w dwójce już było, chyba były losowe te samochody, ale w jedynce było tak, że za każdym razem, nieważne ile razy przechodziłeś fabułę, za każdym razem na każdym wyścigu był ten sam set samochodów. Więc każdy chyba pamięta, z jakim autem miał problemy w Need for Speed Underground. Na przykład w jednym z końcowych wyścigów ja miałem problemy ze Skyline'em. I pamiętam, że było kilka takich wyścigów, gdzie naprawdę ciężko było wygrać, ale to ze względu na cheatowski styl jazdy tych botów. Doganiali mnie jakoś śmiesznie przyspieszali, zresztą sami możecie to zobaczyć na ostatnich odcinkach z serii Need for Speed Underground 1 na moim kanale, co zresztą wam polecam, bo świetnie się bawiłem przy tej grze, chociaż miałem problemy tak naprawdę z jej nagrywaniem, bo jest już dosyć stara i tam z rozdzielczością był problem, ale to są takie sprawy techniczne, które zostawiam dla siebie. Możecie zerknąć sobie na tę serię, naprawdę jest co oglądać, chyba z 30 odcinków albo więcej. Warto zajrzeć, jeśli macie ochotę i czas. Dobra, tutaj mamy coś od Manu. Król zakrętów. Czy ja sobie tam dam radę w Porsche? Właściwie niepotrzebnie kupowałem tego Mercedesa. Niepotrzebnie, potrzebnie, bo chciałem, bo mi się zajebiście podoba. Ale z drugiej strony dostałem teraz za darmo samochód, w cudzysłowie za darmo, bo ktoś go musiał ukraść. No właśnie, no właśnie. I mogę sobie nim ścigać się. Zupełnie jak początek Need for Speed Undergrounda 2, gdzie dostaliśmy 350 stunigowaną od Rachel. I można było sobie nią nim robić tym Nissanem. Pierwsze kilka wyścigów od Rachel, ona nie była tym specjalnie zadowolona z tego faktu, ale no tak jakoś to wyszło. I teraz, czy ja już czasem tego nie robiłem? Czemu chcę jeszcze raz, żebym to robił? To jest ten pechowy wyścig, czy nie? Ciężko się tym driftuje. Dobra, tutaj trzeba nabić odpowiednią ilość punktów za stanty, skoki, jazdę pod prąd chyba też, albo mijanie, nie wiem. Dobra, tu jest skok i tu jest tak głupio, że to jest szok. Okej, pykło. 63 tysiące punktów, na razie mam tylko 2, będzie chyba jeden skok. I meta. Nic to nie dało. Za słabo, jeszcze raz. Chociaż dobra, mój Honda jest najlepszym samochodem do stantów obecnie. Mam jeszcze BMW, którym chciałbym zrobić to wyzwanie. A czemu nie? Myślę, że to będzie wyzwanie, ukończenie wyzwania w fajnym stylu. No i lecimy, król zakrętów. Zobaczymy, jak mi pójdzie w BMW. W Porsche dzisiaj nie poszło. W Honda S2000 poszło, ale nie wyszło. I zobaczymy, jak poradzi sobie BMW M3. A raczej ja za sterami właśnie tego auta. Widzimy, że na zakrętach lepsze kąty osiągam. Tak sobie. Ach, shit. Shit. Nie ma kontroli, nie ma kontroli. Dobra. Skoczki. No super. Ekstra, Lucek, ekstra! Ominąłeś wszystkie skoki.
Dobra, w takim razie będę musiał nabić te punkty samymi driftami. O Jezu! Jesus. Podczas driftu, jak próbuję zaciągnąć ręczny, to samochodem dzieją się dziwne rzeczy. Nagle jedzie do przodu, zamiast zmienić tor jazdy, albo nie wiem, zarzucić bardziej dupą. Ale dobra, jest już na tym etapie 18 tysięcy. Może jeszcze się uda. Zaliczyłem, znaczy... Wjechałem tylnymi kołami na trawnik ten... Taki śmieszny i no nie pykło. Ale zdecydowanie tym samochodem lepiej nabija się te punkty. Nie powiedziałbym, że lepiej się driftuje. Wiecie co ja tu zrobię? Ja chyba wezmę te opony słabsze niby z wcześniejszego poziomu. One są co prawda driftowe, ale one nie są takie hardkorowo driftowe jak te. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć, ale wam to pokażę. O Jezu! Dobra, ale jest 45 tysięcy punktów. A jeszcze taka fajna serpentynka przede mną. Więc nie muszę się specjalnie starać. Po prostu tam dojedźmy na metę i na pewno będzie git. Punktów starczy. O tutaj właśnie, o tym mówiłem. Pieprzone taksówki! Wyjazd stąd złotówa! Dobra, jest 60 tysięcy. No, to dosłownie już kwestia dojechania, ale... Cholera jasna. Mam ograniczony czas na ten przejazd, ale to spoko. Ciężko się jeździ tym BMW, ciężko się driftuje. Będę musiał naprawdę tutaj popracować nad tym... nad tym tuningiem, nad dostosowaniem auta czymkolwiek. Bo jest ciężko. Ojej. Powiem wam, że punkty zdobędę spokojnie, ale naprawdę nie jestem zadowolony z tego przejazdu. Mogło mi pójść lepiej. Fajnie, że lampy możesz po drodze rozwalać wszystko, ale nie możesz rozwalić takiej barierki, która tam była. Udało się. Udało się z bólem wielkim, ale się udało. To tutaj działa. Dobra, zobaczmy. Próba czasowa, muszę osiągnąć określony czas. Zobaczymy, czy się uda w BMW z Need for Speed Most Wanted. Lecimy. No na pewno ten drift nie jest taki jak wtedy, zdaje się. Ale to jeszcze nie chcę o tym mówić, bo muszę jeszcze troszeczkę przejechać nim. Ale ciężej wejść w ten drift, co jest lepsze, bo wtedy się wchodziło za ciężko, ale no, widzieliście, że teraz też nie miałem kontroli. Chociaż to też może kwestia wprawy, no trzeba się nauczyć tego troszeczkę. Okej. Wezmę sobie może inną kamerę. O, shit. Jest problem z kontrolą, jak dla mnie. W tym aucie. O, to jest taka kamera z oddali. Ja na niej bardzo rzadko jeżdżę. Wow, ale można fajnie dookoła teraz samochód zobaczyć. Bardzo dokładnie. Dobra. Postaram się jechać najlepiej jak umiem. Ciężko wejść ten drift, nie da rady. Hamulec. Hamulec był, wszystko było. To są najgorsze opony do driftu, jakie są. Więc może z tej drugiej klasy bym sobie zainstalował, ale próbę czasową udało się ogarnąć bez problemu. Nie jestem także zadowolony z tego przejazdu. A jak dla mnie na razie tym BMW jedzie się bardzo ciężko. Ale mam kolejny pomysł. Będę modyfikował je do tej pory, aż po prostu będzie to zajebisty samochód dla mnie.
To jest bardzo ważne, żeby sobie takie auto dostosować. Bardzo fajnie, jak do tej pory jeździ mi się Mercedesem, który nie jest w żaden sposób stunigowany. I tutaj też pytanie, czy warto się bawić tymi poszczególnymi opcjami, jakie są dostępne w grze? Jak, no nie wiem, zmieniamy sami kąt skrętu i tak dalej, czy po prostu lepiej przesunąć ten główny suwak o ten tutaj. Nie, zobaczymy, zobaczymy. Damy tak na, jak ktoś mi tam radził, na 80, no około 80-90% na drift. I zobaczymy, czy ten główny suwak rzeczywiście będzie lepszym pomysłem niż bawienie się tymi poszczególnymi opcjami, jak dla mnie. Zainstalowałem także inne opony, więc ciężko będzie porównać to moje bawienie się wcześniej, a teraz przełączanie, po prostu pójście na łatwiznę i przełączanie tego głównego suwaka. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Jestem strasznie ciekawy ogólnie tej gry. Ja bardzo lubiłem się bawić tym tuningiem w Need for Speed World i patrzeniem, co na co wpływa w danym aucie, chociaż tam to było bardziej takie zabawkowe, jeśli można to tak nazwać. No tutaj też to nie jest takie, wiadomo, realistyczne, to tuningowanie czy zmienianie osiągów samochodu, dostosowywanie go i tak dalej. Ale wcale mi o to nie chodzi, żeby to było jakieś super realistyczne. Chodzi o to, aby się dobrze przy tym bawić, więc na tym rzecz polega. Dobra, ale skupmy się teraz. No i znowu, jeżdżę po mieście, ciężko stwierdzić, czy jest lepiej, czy gorzej. To są lepsze teraz opony do driftu. Drift tym głównym suwakiem. Nie wiem. Drift ustawiony tym głównym suwakiem na gdzieś tak 80-90%. Zobaczymy, zobaczymy. Prawdopodobnie ktoś zaraz do mnie zadzwoni z tych głównych bohaterów. W międzyczasie mogę sobie pojechać jakiś, powiedzmy, wyścig, dobrze płatny najlepiej. Tu mamy kilku graczy, którzy gdzieś się ścigają. A może by tak pojechać z jakimś graczem? Co tu mamy? 3000 dolców, 2000, 8000. Myk, lecimy. Ostatnie dzisiaj zawody, nie wyścig, bo to jest chyba jakiś pościg. Nie wiem. Aha, driftowy pociąg, luz. To akurat sprawdzimy, czy będzie mi się dobrze tym samochodem driftowało. I fajnie, mamy zajebiste zakręty. W sam raz na. O, fuck, muszę z nimi jechać. Dobra, sprawdźmy. Nie dostanę ani jednego punkta, jeśli będę jechał sam z przodu. Więc muszę się trzymać tutaj bliziutko. No kurde, oni. Jak oni jadą, ej? Spychają się na mnie. Zamiast jechać ładnie bokiem, to wjeżdżają mi w bok. A teraz BMW nie chciało zarzucić dupą. No nie mogę! Oh, fuck. Oni tak też dziwnie jeżdżą, no nie? Zobaczcie. Czasami driftują, czasami nie driftują, nie wiem na czym to polega. Zobaczcie, teraz przejechali sobie, dopiero po wyjściu z zakrętu zaczęli drift? No jakoś tak dziwnie. O, zobaczcie tutaj, no koleś ewidentnie mnie spychał, no kurde! Jak oni chcą robić kakaowy pociąg? Ciężko, ciężko. Ale wydaje mi się, że na tych oponkach jest lepiej. Albo na tym tuningu, nie wiem. Lepiej opanować jest to BMW. Nie jest takie też raptowne, ani tak nim nie buja, nie pływa po tej drodze. Jeszcze nie mam wymaganej ilości punktów, ale już niewiele mi brakuje. Oh shit. Dobra, jeszcze kilka checkpointów jest przede mną, więc powinno się udać. Ojej. A ten co tu robi? To jest ta Supra. Ej, what the fuck? Nie mam wymaganej ilości punktów chyba. Sami widzieliście, jak to wyglądało.
spychają się. Jak mam jechać koło nich, nie wiem, z nimi robić drift synchroniczny, skoro... cały czas mnie spychają. To jest porąbane trochę, powiem wam, z tymi botami tutaj. Strasznie mnie to denerwuje. To powinno być jakieś inaczej rozwiązane. Oni na tych zakrętach nie chcą driftować, spychają cię i tak dalej. Denerwujące to jest. Sami zresztą zobaczycie i będziecie wspominać moje słowa. O, kiedyś Lucek tak mówił, rzeczywiście tak jest, ja pierdzielę. A ja myślałem, że on tak do dupy driftuje. No nie, no kurde, dobra, zwracam mu honor. Rzeczywiście w tej grze coś jest nie tak. Ale może do tej pory, jak wy będziecie grali, już naprawią tę grę. Znaczy naprawiam, może coś zmienią, bo ona może nie jest popsuta, może ma tak być, nie wiem. Ale dla mnie to jest dziwne i na pewno niekomfortowe, ten drift synchroniczny, bo jak widzicie, oni sobie jeżdżą prawie że normalnie po tych zakrętach. Jak ja driftuję sam, to mi idzie znacznie lepiej, nie chwaląc się, no bo idzie znacznie lepiej, no kurde. Gdyby oni się tak nie spychali, tylko rzeczywiście jechali tym driftem na zakrętach, to by było lepiej. No nic, bardzo wam dziękuję na dzisiaj, to tyle z Need for Speed 2015, zapraszam was na kolejne odcinki, trzymajcie się, na razie, pa pa.